Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, to są Herosy 5, Ashan Arena, multiplayer. Jest chyba czwartek, ja jeszcze jestem na L4, znaczy nagrywam to w niedzielę. Moim przeciwnikiem podobnie jest Capybara. Oj, tego nie chcemy. Tego bardzo nie chcemy. To? Może. Co z tym strzaskaniem przywołania? Kurczę, zagrałbym sobie jakieś fajne... O, to bym sobie zagrał, Nekro. To mogę dostać gwałt za szybki. To jest za bardzo jest zbity ork. Ta akademia też jest do wyrzucenia. Coś czuję, że będzie Nekro. O! A to jest mój Sylwan w Nekro. To mój Sylwan w Nekro? Brzmi sensownie. O... Nekro w twierdze. Nie brzmi za dobrze. W zasadzie takie nie najgorsze matchupy dla mnie zostały. O. Kurde, nigdy nie chcę, nie mogę dostać to co chcę. Gramy Deleb. Deleb, z tego co pamiętam, ma taką balistę z kulką ognia. Tak, strzelaj balisty będącej pod dowódcą bohatera zyskują efekt kuli ognia. Siła czaru zwiększa się o 1 co 5 poziomu bohatera. Czyli 3 spell powera tak naprawdę dostajemy do tej kulki. Dobra. Nasz przeciwnik jest Gotajem. Gotaj miał krzyki? Czy szał? O, krzyki kosztują 3 punkty many. Dobrze. Mniej, w sensie. Szał, wampiryzm. Cierpionko, rozkład, slowek. Zmroku. To nawet spoko. Co mamy w artefaktach? Atak morale. Atak wiedza. Siła czarów. No to tak niespecjalnie, bo już się mi to gryzie. Kolejne mi się gryzie. Volumin magii światła. No fajnie, fajnie, ale pewnie nie dostanę magii światła. Wiedza na minus. Też nie fajnie. Obniżenie morali. Tu, Boże, widzę, że tu szewc to srogo obdarzył na tej arenie, nie? O! Dodatkowy strzał do balisty. No, to brzmi fajnie, plus 100. Znaczy, poza tym to trochę gówno, ale... No, grupowe dezo. Zagrać ten mrok. Machiny. Szczerze mówiąc, ma... nic mi się tu nie podoba. No chyba pójdziemy pod machiny. Będziemy mieć 4... Mam nadzieję, że to nie zużywa tego. Nie zużywa many. Fajnie jakby dało oświecenie, ale nie da, więc no tak, liczmy na... Na co liczmy? Mamy machiny, więc zagramy machiny pod trójstrzała i pierwszą pomoc. Mamy pierścień pokrewieństwa maszyn. Zagramy sobie szybką bramę. Czyli tak, tu 2. 6, 8 mamy. 10. 11, 12. Nie wiem, czy 13 zagrać, czy nie. Zobaczymy. No fajnie byłby mieć, byłby defik. Z ostatnim bastionem. Czyli 17. No i to by się przydało, nie? Ojojoj. Jest 23, dobra, czyli... Dobra, to trzeba dopiąć to, trzeba dopiąć defa. I to przy okazji. Dobra. Wyrzuć podstawową magię mroku. To mamy, czyli trzeba to dopinać do końca. Może być piekielny ogień. A to jak ty? Aha, to są lepsze machiny, dobra. O, jest loga, tylko że tą logę będzie proponowało do końca. Czy ja ucznictwo jest mi potrzebne? Nie, ja potrzebuję tego... Ha, czyli potrzebujemy znamienia, dobrze. Weź lepszy atak. Szał bitewny jest potrzebny, tak, jak najbardziej. Defik, no defik żal nie wziąć, nie? Kurwa, i teraz będzie mi proponować ten def. Unik i ostatni bastion, no to jest coś co...
Pierwsza pomoc, fajnie, ale... Ponięcie ciała to jest zawsze coś, co byśmy chcieli mieć, tylko że... Chciałbym najpierw mieć znamko potępionych. Eksperckie machiny, ja pierdzielę, tak... Daję te talenty... Dobra, to na razie mi wycofaj tego Hellfire'a. Znamie. Znamie jest nam potrzebne, tak. To chcemy. Do tego wycofaj ekspercką bramę. Taktyka, moc prędkości, logistyka. No chcielibyśmy logistykę, nie? Dobra, weź lepszą obronę. Lećmy dalej. Najwyżej pójdziemy na środek. Jest rozdzierające. Jest balista. Jest ostatni bastion. Jest pierwsza pomoc. Są płonące strzały. Jest... O kurwa, jest oświecenie. O, oświecenie dla samego stata bym wziął. Namiot zarazy. Weź to. Idziemy na środek, ale kurde, jest tak średnio, bym powiedział wam, co? No ale to oświecenie warto było wziąć, nie? Mi się wydaje. Nie ma za dobrych statystyk tutaj. Niestety, ale nie ma tu z dobrych statystyk. No zagramy wokół tej balisty. Co zrobisz? No coś tam się poddaje. Tak. O! Aha, siła czarów i wiedza plus 2, a tu jest atak plus 3. No to tak szczerze mówiąc niespecjalnie, bo to mi to trochę expa, plus 100 mi to trochę expa, bo czary ziemi to on nie będzie miał. Co chcemy? Ha, zero defa mamy. Zero defa mamy. Na pewno chcemy wiedzę i chcemy obronę. Znaczy, czy chcę... No już teraz już za późno. Masakra, masakra przy tym defie. Idziemy na środek. Co ja tutaj chcę dopiąć? Balista na 19 stata. Szczęście i... Przyswoiłeś już zbyt wiele talentów, czyli szczęście do wyrzucenia. Okej. Trójstrzałową balistę przede wszystkim. To pochłonięcie ciała jest mi do czegoś potrzebne. Nie. To zostawmy je na razie. Kurde, no i namiot zarazy. Dobra, ekspercką bramę daj. Nie wiem, czy to oświecenie jest dobrze, że wziąłem. Kurde, no. Teraz będzie mi dropić rzeczy. No namiot zarazy, naprawdę. Nie możesz mi dać tego, co bym chciał. Namiot zarazy nie jest zły, ale... Wiecie co, jak mamy taką wzmocnioną balistę, to chcę mieć wzmocnioną balistę, no! Chyba zrezygnujemy z tego oświecenia. Bo nie dostanę tego, co będę chciał. Na co? No to bym miał lepsze oświecenie, może eksperckie. W sumie ten ostatni bastion to też tak po dupie, jak nie mam za bardzo Hellfire'a. Chociaż, nie no, coś tam jest go. Kurde, no co, zrezygnować z eksperckiej bramy? Zrezygnujmy. Naprawdę? Ile razy może mi dać ten zasrany namiot zarazy? Jest! Trójstrzałowa balista, dobrze. I teraz, aha, magia światła, ciekawe. Zwiększa maksymalny poziom many. To w zasadzie nie głupie. Ale 8% więcej defa to też nie jest słabe. Ja bym wziął defa.
A liczyłem na oświecenie, tak szczerze mówiąc. Na dobicie tego oświecenia. Tak szczerze mówiąc, to oświecenie tak gówno mi dało. Ale dobra. Liczyłem, że teraz dostanę lepsze oświecenie i przy levelku dostałbym eksperckie oświecenie i to by mi dało dużo... Najważniejsze, jakby mi dało wiedzy, nie? Ale nie chciało dać. Nie chciało dać. No to jest kurczę, minus robienia takiego builda, że masz dużo nabrane, nie? Jednak dużo łatwiej się to dopina, jak masz te dwie, trzy umiejętności. A nie, że jest jak jest. No ale kurczę, no takie rozmemłane te buildy są dużo lepsze, tak jak zauważyłem. Bo jesteś na więcej rzeczy przygotowany. Nie jesteś może, że nie wiem, hitujesz za milion, ale na przykład hitujesz dużo, mniej przyjmujesz, masz taki myk, tu możesz rzucić bawka i tak dalej, nie? Dobra, ja sobie poczekam. Okej, no nie trwało to długo w zasadzie, więc spoko. Jak ja chciałem tutaj tą logistykę dobrać, to się zastanawiam, ale to by się zastanawiał. I teraz pewnie dostanę logistykę. Dobra, no na pewno to chcemy sobie wyrzucić. I to też chcemy sobie wyrzucić. Pnie w piekieł, ekspercka brama. Boże święty. To oświecenie. No ale powiedzcie, że nie był to dobry pomysł, no. Jak myślałem, że dostanę eksperckie oświecenie, ale nie. Gra mi mówi, nie dostaniesz. Stary, na co ty liczysz? Nie dostaniesz. Ja myślę, że tak, dobrze by było wziąć tego. Wziąć sobie tego bardziej lubię, wziąć tego, bo się chcemy bramować, albo tym zabieramy mu całą manę na start. I albo tym mu kradziemy po troszku i przerzucamy go do tego czarta. Tylko czy ja wiem, czy nie jestem pewien, czy chcę grać tego czarta. Znaczy my chcemy trochę postać, no nie? Ale chyba wolę się tym tłuc, bo jakby zrobił coś taki bardziej agresywny byłby, to chyba wolę w ten sposób. O, ten widzę, że jest lepszy podbicie się. No dobra. Zagramy w ten sposób. Tak, no tych jednostek trochę będzie. Więc spoko. Generalnie tamten drugi sukub jest ciekawszy, mi się wydaje. Nie wiem, czy go lepiej nie zagrać. Tutaj co? Moglibyśmy mu uwieść jedną jednostkę. Czekaj, uwiódłbym mu, co bym mu uwiódł? Cokolwiek. I na jedną turę bym go mógł zastopować. Poza tym, to ten sukub niewiele będzie robił, a ten będzie dużo hitał. A jedźmy tego. Z tym go ukradniemy manę bardzo dużo, więc nie pokrzyczy sobie, jakby grał pod gniew hordy. Gdyby mi tutaj chciał jakiś wjazd zrobić, to tym mu zmasakrujemy jakiegoś rębacza. ...12-18, a tu jest... ...12-17. 8... Weźmy tą zmorkę, co? Dawno jej nie grałem. Chociaż, kurde, wiecie co? Jak ja się tak bramuję, to tamta będzie lepsza, bo ona będzie stała i też będzie damage zadawać. No. Zmieniło. No. Dobra, no zobaczymy, co zagra przeciwnik. Nie wiem, no ta balista coś będzie nam robić. Dobra, mamy wszystko. Moi drodzy, gramy sobie Deleb, poziomu 18, 14, ataku 3, obrony 6, siły czarów 8, wiedzy, 0 morala i szczęścia, mamy ekspercką machinę z namiotem plus trójstrzałową, plus płonące strzały z eksperckim atakiem, ekspercką obronę z ostatnim bastionem i unikiem i niestety mamy oświecenie,
ale nie jest to eksperckie oświecenie, więc gówno nam daje. Do tego mamy ekspercką bramę z Hellfire'em i znamkiem. I wzmacniamy sobie... znaczy nasza balista ma strzał kuli ognia. Do tego mamy pierścień pokrewieństwa maszyn, więc wóz z amunicją daje kolejne 4 punkty. Namiot leczy podwójną ilość HP, a balista ma dodatkowy strzał, więc tak naprawdę są 4 kulki ognia. Dodatkowo każda jednostka ma podwójny strzał bitewny tak naprawdę i mamy takie coś. Dobra. Co gra nasz przeciwnik? Zaraz zobaczymy. Nasz przeciwnik... tak, liczy, że my czarujemy. Chce stać w miejscu szamanką. Okej. Okay. Czyli taki... ni to wjazd, ni to wyjazd. Tak bym powiedział. Nie jest to balista. 15 ataku, 10 obrony. Będzie nas to bolało. Niestety, ale będzie nas to bardzo bolało. Dobrze, że mamy przynajmniej tą ekspercką obronę. Ja bym się... Oj. Ja bym się... tak ustawił. Czy to jest sensowne ustawienie? Nie wiem. Szczerze nie wiem. No ale tak, chcemy stać z tyłu, no, gramy wokół tej balisty. Chcemy, żeby jej nam nie zniszczył. Krzykiem nie może nam zniszczyć balisty. Ile będę masz many? 60. Czyli... jeśli grę magnie w hordy, to krzyknie raz. Okej. Okay. Co ty masz, kolego? Masz szczęście, eksperckie dowodzenie i atak z taktyką. Okej. Okay. Spoko, bijemy cię za dużo. To dobrze. Ale chcemy się zbramować. Więc spoko. Dobra, no tego nie unikniemy. Okej, poświęcenie goblinka. Ty go przyspieszysz, wiadomo. W sensie szamankę, nie jego. Oho. Ty do przodu, spoko. Ty przyspieszyłeś jego? Ale ja mu mogę damage wysadzić. Kto się tu jeszcze rusza? Ty też się ruszasz, to ty w sumie możesz go zabić. Bo jak nie, to on mi zabije tego impa. Dobra, stań się tutaj tym impem. 1 do 3. Kuźwa, jaki damage jak lepie w ogóle. Nie. Chcemy zagrać tą balistą. Bo mi się wydaje, że jakbym nie zagrał balisty, jakbym tu zagrał, co bym mógł zagrać? Szczęście żołnierza, zagrać zmorkę, olać te bramy. A, nie mam kulki. Oj, kolego. Powiem ci tak, czy... moja balista jest tutaj, dobrze. Ja bym tym nie wlatywał na twoim miejscu. Ale spoko. Zrobisz, jak będziesz uważał. Ale on tak, on nie ma obrony. Dlatego go to tak boli. Pomimo dobrego stata na obronie. Dobrego obrony go boli. Czy jak arcydiabeł zabija na start tę jednostkę? Okej. No już 24 tego. Spoko. Bitewne zawołanie. Błyskawicka. Zamko. No ty nie masz za bardzo co. Czekaj, co ja tu? Czy ty masz? Ty masz 14. Ty masz 30. Możemy ci dobrą rolkę dać. Ty masz też fajną roleczkę.
5 do 8. Tylko że ty będziesz mieć minimalne, tak? Będziesz mieć 50%. Ja wolę dać znamko na takiego cyklopka. Pytanie, czy plugawienie magii działa na tą balistę? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Czy on jest mi w stanie zabić to? Bo tutaj jest. Tu jest zbyt dobry strzał, nie? Czajcie. No. To jest też mocne. Ale. No tu jest w 3 jednostki, nie? Jep, jep, jep. Seriously? Myślałem, że to bardziej ją porobi. Ale dobra. /21. Weź tutaj. Ty się weź zbramuj. Może być tam. Ulecz go. Myślałem, że ta balista, szczerze mówiąc, będzie więcej robiła. A, bo ja mam mały spell power. Ja mam 2 spell powera. Okej, dobra, dlatego ta kula ognia tak mało zadała. Tak? 40 obrażeń od ognia. No, no, no. Czekaj, ty się. Aha, bo ty się jeszcze zbramujesz. Ty się możesz ruszyć i go zabić w zasadzie. Chyba, że ty byś chciał wlecieć w niego. Potem poprawić diabłem. Tego zmasakrować sobie impkiem. Do 5. No, spróbujmy. Jeden do 2. Ha, ha, ha. W zasadzie czemu by nie? Teraz ty. 0,1, 1,3, 1,4. Aha, ale za to diabeł 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli. Nie, czyli czekaj. Nie, czyli ta staniesz tam, ok. No i dobra, jest bani. Ugryź bardzo ładnie. Ty. Latujesz sobie tutaj. 39. Spoko. Spoko, spoko, spoko. No tak, zapomniałem o spell powerze. Możliwe, że mi rozbijał jakoś zniszczenie czy coś takiego. 6 do 10, oj, oj, oj. Dobra, dobijmy cyca. Bardzo ładnie. Dobijmy cyca, balistą strzelimy se w tego. O, może nie strzelimy, bo tu będzie zaraz znowu multum jednostek. Spoko. Nie, wydaje mi się, że jeśli nie wziął śmierci przeciw nieistniejącym, a to i tak niewiele mu to da, to nie ma. Nie ma co on tutaj grać. Znamko przerzucimy, bo to bez sensu. Teraz tak. Ty masz many na tego, więc w ciebie hit jest dobrym hitem. Bardzo dobrze. Teraz tak. 4 do 5. Czemu by nie? Jeszcze Hellfire'ek wchodzi i hit od tego, spoko. Za chwilę powstaną moje bramy.
I dopiero zacznie się robić ciekawie. No tak, no to zabolało, aczkolwiek no... Nie jest to jakiś turbo mocny damage. 200 obrażeń. No to bolało. 5 do 8. Dzień dobry. Spoko. No bij tego, no nie ma co bić cyklopa, który nie żyje. No właśnie. Tak, pamiętałem o palącej aurze. Właśnie dlatego wziąłem tego, bo warto go brać, jak chcemy dużo jednostek sobie robić. I na kim znamko, no to nie wiem, no. Daj na tego. Zbij mu kontratak. Tutaj se strzelimy jeszcze raz kulkę. Chyba, że w tego dziabnąć. Zabrało mi co, cokolwiek many? Nie wiem. 88 mamy. Zobaczymy. Ile mam many? 88, ok, czyli to działa normalnie. W zasadzie... Krzeź sobie diabła. O, i on ma tego. On ma stopiony pancerz. Tak? Nie. Czyli to jest tylko efekt po kuli ognia, ok. O, kot przyszedł się bawić. Hehehe. Czyś kulego. No ja tylko gryź, bo jest zawsze szansa na Hellfire, dlatego się bierze ostatni bastion, wiadomo. Ale ten osmolony goblin jest i ja ci nie mogę. Dobra, kopnij mnie, panie. O, i widzicie, wszedł Hellfire. Co prawda niewiele zadał. Bo ile? 70. No ale zawsze coś, co nie? Zawsze coś. Ok, ten se jeszcze uciekł. Spoko. Weź, nie wiem, znamko na tego. No i pięknie. Nie zostanę, co prawda, pewnie za to dużo punktów do rankingu, bo przeciwnik... Nie wiem, nie sprawdzałem w zasadzie, na jakim jest miejscu. No ale trudno. Ale przynajmniej wreszcie jest jakaś bitwa wygrana. No myślę, że spoko taktyka, tylko że nie sądziłem, że to ta kula ognia będzie aż taka słaba. Ty, ale ten Hellfire mi nagle wchodzi, ja pierdzielę. Jak to jest? Ty, czemu są bitwy, w których czasem w ogóle nie mogę go dostać? A po czym przychodzi taka i no normalnie co chwila to wchodzi. Ale w takim układzie to eksperckie oświecenie, oświetlonko by tutaj było dobre. Jak nic. No. Ale nie dało. Dobra, dobij go. Spoko, zobaczymy co... Co też miał przeciwnik. A, 6 siły czarów, czyli 4 siły czarów nam zabrał tak naprawdę. Chyba, że tu dostaliśmy coś, czekajcie. Tego nie mieliśmy, tego nie mieliśmy. Tego nie mieliśmy. Ej, no fajne rzeczy miał. Tak szczerze mówiąc. Znaczy, dobra, może za dużo spell powera. Imo.
W sumie to pod wiedzę, też takie w sumie mu niepotrzebne. No nie wiem, kurde, spoko zadziałała ta, ta balista nawet. Chociaż, kurczę, no z tą siłą czarów to zajebałem, nie? Ale, tak do poprawki, no to tu zamiast eksperckiej obrony, lepsze oświecenie i myślę, że zamiast eksperckich bram, eksperckie oświecenie, dużo lepiej by zagrało. Dostalibyśmy dużo wiedzy, na pewno, i troszeczkę spell powera. I to by naprawdę hulało niesamowicie. Ale poza tym wydaje mi się, że build całkiem, nie? No 4 strzały z tego, czyli zawsze te 200 damage'a wchodziło. Nie wiem, czy to jest liczone z szałem, czy bez szału. Ale no. No ten... Dobrze to wyszło. Dobra, dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Ja lecę się dalej kurować, bo już czuję... Dlatego nie proponowałem nawet kolejnego meczu, bo czuję po sobie, że ciężko mi się gada. Więc dzięki za uwagę. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy. A to były Herosy Piąte. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!